I znów widokiem tego pięknego miasta wracamy do Outlast. Prawie wiedziałem Outlast. Wracamy do naszej serii z... What? Naszej serii z Daylight. Jak widzicie, teraz możemy przejść ten już bez żadnych problemów. Ależ mnie zasędział nosek. Przez przypadek kompletnie to kliknąłem. Postanowiłem sobie użyć flary, ale jak widać flara nam się już zużyła. No trudno. Tak, flary raczej nie będziemy już potrzebowali, ale tutaj coś jest ciekawego. I co ja mogę z tym zrobić? Żeby tu był jakiś potwór? Chyba raczej nie. Ale mogę się po tym spiąć i gdzieś wejść, na przykład tam, wyżej. Okej, ale najpierw sprawdźmy, co tutaj ten liścik nam powie. Przeczytali? Przeczytali. Ja spadam tutaj do kolejnej. Jak to mogło mi tak okrutny sposób zminimalizować grę? Tak to jest, kiedy się ma włączonego Clownfisha ze Skype'em i próbuje... No nie wskakuj, nie. Dobra, możemy to teraz posunąć? Ależ ty jesteś silna, Sara. Ależ ty jesteś męska, Sara. Co by na to, żebyśmy tam weszli w końcu na górę? Tak, kiedy się używa Clownfisha i Skype'a do publikowania filmów, zazwyczaj tak to się kończy, że minimalizuje nam wszystko tylko po to, by nam pokazać pusty ekran. Ale to nie problem. O, myślałem, że coś tutaj już było, co by nas zabiło. A tam jest pożar, którego lepiej chwilowo unikać. Poprawię sobie mikrofon za pozwoleniem waszym. I to tam widzę kolejne rzeczy, które tam będą mnie biły pewnie. Jak zgadnę, mamy spaść tutaj. Bum! I tutaj kolejne. Kolejna kartka. Mam nadzieję, że remnantów już memoriów naszych nie będziemy musieli zbierać. Kolejny liścik, kolejny świadczący o tym, że działo się tu bardzo, ale to bardzo złe rzeczy. Mam nadzieję, że zdążycie sobie je przeczytać, a jeżeli nie, no to wybaczcie, ale gdybym miał tłumaczyć bezpośrednio każdy z tych listów, to filmy zajmowałyby po pół godziny. Ze względu na... Co? Co? Jak nie można uciec z przeznaczeniu? Jak nie można uciec z przeznaczeniu? Jak to? No, może ty zginiesz pod koniec filmu, ale na pewno nie ja. Czy to nie baobaby? Halo? Czy ktoś jest w lasku? Musimy znaleźć wyjście. Czyżby to już był koniec serii? Oby nie, bo bardzo byłoby mi smutno, gdybym tak nagle musiał zakończyć film. Może Hemlightu użyjemy? Co wy na to? To byłby świetny plan. Przecież Hemlighty są takie dobre i wspaniałe. Nope. Nie mam zamiaru się z nim bawić jeszcze, wiecie, ale Hemlighta zgubiłem chyba po drodze. A bez Hemlightów to raczej dużo nie zrobimy. Poszukajmy, co w ogóle tutaj jest. Tam ona znowu tam sobie nie chodzi, my tu sobie... Poszukajmy kolejnych rzeczy, na przykład już wiemy, gdzie jest sigil dostępny później. Ale chwilowo musimy znaleźć... Ale ona krzyczy na nas brzydko. Ja wiem, że ona nie zniknie, kiedy użyjemy na niej ognia. To po prostu wiem. Tak, tak działają gry, że zaraz się zespawnuje, więc żal mi na razie tych flar marnować. Czasami na obrzeżach. Teraz się czuję wprawdzie, jakbym grał w Slendera w taką, z taką trochę lepszą grafiką i zamiast latarką to z telefonem. Bo musimy znowu szukać w różnych miejscach karteczek, tak jak właśnie teraz to się dzieje. Okej, mamy. Mamy to, czego potrzebowaliśmy. Mamy 2 na 5. Nie na 6, tylko na 5, więc jest mniej szukania przynajmniej. Chociaż w teorii mimo wszystko powinno być mniej. Ale jak widać w praktyce, tego szukania będzie trochę więcej. No! Spadaj ode mnie, nie mam zamiaru używać flar na tobie aktualnie. Powiem, że jak tylko się odwrócę później, to znowu tutaj gdzieś wrócisz. Ale ja nie mam zamiaru marnować na ciebie flar. Więc, proszę, karteczka, kolejna karteczka. Czujesz jak w Slenderze już naprawdę? Na pewno gdzieś tu jest. Na pewno czujesz, że będę mógł wejść na tą górę i poczuć wiatr we włosach. I na tym drzewie będzie na pewno jakiś wisielec. Pozdrawiam serdecznie. Jak tam wejść? Proszę, o, flary, hemlighty, cokolwiek. Jest! Okej, tak z dupy się tu pojawiła, ale no w końcu musieliśmy użyć tej flary, no nie było innego wyboru, no nie było wyboru innego.
Może sprawdźmy ten budynek. Dokładniej, dogłębniej. Co to jest? Myślałem, że... Ona się wszędzie pali. Tego bym nie widziałem, tego bym nie widział nigdzie, więc lepiej to sprawdzić dogłębnie. Czy gdzieś tutaj jeszcze nie ma karteczki? Nie ma karteczki. Jest jeszcze jedna karteczka. Mamy już 4 na 5. Czy znajdziemy jeszcze jedno w tym budynku? Komentował dla was Dariusz Spakowski. A może jeszcze znajdziemy przy okazji wyjście, co? Dobra, ten domek mi się wydaje... Jak widzicie, ona mimo wszystko ciągle się z nami respi. Więc używanie tej flary byłoby naprawdę świetnym pomysłem. Gdyż... O, jest motherfucker! I've chosen a Warner and Morgan to join assessment crew. They will be running the post driver to restamp and secure any loosened soil during after the test. Brian pozdrawia. Ej! Tu jest jeszcze jeden. To jest suczo jedno. Dobrze, więc co by na to powiedział, żebyśmy poszli po Sigila, zaprzyjaźnimy się z kolejną rzeczą, która nam tu będzie w planach. Ta lalka! Czułem, że to będzie lalka, bo to powinna być lalka, bo to po prostu jest tak, że to musi być ta lalka. To jest ta lalka. To jest ta lalka. Nie ma żadnej ucieczki? W każdym razie wiem, gdzie mam biec. Przed siebie. Gdzieś tu na pewno trzeba użyć tego klucza. Ta lalka mnie denerwuje. Tutaj nie widzę nigdzie wyjścia stąd. Na pewno gdzieś tu będzie. Ona się za nami non stop pojawia i ma w dupie chyba kompletnie to, czy my mamy flarę, czy nie. Tu jeszcze jedna się zaczęła pojawiać i są chyba już dwie. O, 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 jakieś przejście. To chyba jest powrót do miejsca, z którego przyszliśmy. Jest, jest! O, jednak nie to miejsce. Mamy klucz do tej zagadki. Udało się. No nie, no nie. Ona za nami wciąż jest, tak? Okej, nie ma sprawy. Poszukamy jeszcze większej ilości liścików. Ha, nie wejdziesz tutaj. Koniec, piczo. Okej, włączyła się nagle z powrotem muzyka, tak o randomowo. Ja nie chcę tutaj spaść, bo czuję, że się... Że tu się da spaść i to chyba o to chodzi, że tu się da spaść. To było takie dziwne. Ja myślę, że wcześniej się gra zbugowała i tych remnansów powinno być tak naprawdę 6, bo mimo wszystko ich znaleźliśmy 6. No ale trudno, uczciwie znalazłem 6, mimo tego, że gra była zbugowana. Czemu to nie mogą być czerwone liściki? Chociaż wiecie co? Zawsze najpierw lepiej sprawdzić... Może lepiej już odpalmy to? Trumna! Okej! O! To wygląda dość podejrzanie. Przecież to są trumny. Run, 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 run! Nie mam gdzie run! There is no escape. Motherfuckers. Widzę jakieś przejście i to przejście z pewnością mi pomoże. To jest wejście z powrotem do szpitala. Dobra, idziemy do przodu. Mamy jeszcze tylko jedną flarę. Jedna, jedyna flara, która na pewno pomoże. Nie ma potwora, możemy iść. Ej! Ja znam to miejsce. Byliśmy już tutaj. Dlaczego się znowu tutaj pojawiliśmy? Tak nie powinno być. Byliśmy tu. Znamy te listy. Czyżbym ja był tym numerem 13? Pamiętam? Co pamiętam? Moją mamę? Wypuśćcie mnie stąd! Boję się! Despite having ended her life, she
Słyszę szczekającego psa. Okej, patrzcie, wszystko wróciło do normy. Słyszę tylko szczekającego psa za mną, który planuje pewnie zniszczyć mój materiał dzisiejszy. Tutaj raczej nie było nic. A, są drzwi, które trzeba sprawdzić na pewno. Które nie działają. A chodźmy stąd. Witamy w recepcji. Są tu idziemy dalej. Gdzie ja jestem? Są jakieś drzwi. Są te drzwi, których my wcześniej byliśmy. Okej. Jest wyjście. Tam jest wyjście. Nie boję się. Biegniemy do wyjścia. Uda się. Udało się. Wyszliśmy. Przebudzenie. Więc udało nam się. Na szczęście wy tego nie słyszycie. Mam nadzieję przynajmniej. O mój Boże. To ja. Tak, to ty. Nawet fajna. No szczerze, że granat mi się spodobała. My tylko, że była krótka i nie była zbytnio jakaś związana fabularnie, to nawet miło mi się tutaj spędzało czas i się bało przy tej grze. Dlatego po zobaczenia w kolejnych seriach pamiętajcie, że równolegle idzie seria z Outlastach, do której też was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w kolejnych horrorach, szczególnie w Outlaście. Pamiętajcie, że jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka. Ciao!